Zapraszam na kurs maturalny wwwpiotciupak.pl. Tak szybko, zanim przejdziemy do lekcji. Zapraszam na darmowy wideo kurs maturalny z matematyki. Jeśli zdajesz maturę, zobacz go koniecznie. Link do tego kursu jest tutaj pod filmem w opisie. Zapraszam gorąco. Zadanie ósme. Funkcja liniowa F jest określona wzorem F od X równa się AX plus 6, gdzie A jest większe od 0. Wówczas spełniony jest warunek. Dobrze. Zobaczmy, co wiemy. Wiemy, że to A. To, co stoi przy x, jest większe od 0. A zasada była przy funkcji liniowej coś taka. Jak mamy na przykład naszą funkcję liniową, w postaci tam y równa się ax plus b, no to nie ma znaczenia, czy f, y czy f od x. W praktyce dla nas to nie ma znaczenia, także to i to mogę wymiennie zapisać. I było odpowiedziane tak, że jeśli a jest większe od 0, czyli liczba stojąca przy x jest większa od 0, to z tego wniosek, że nasza funkc funkcja będzie rosnąca. Czyli na przykład funkcja y równa się 2x plus 3, ona będzie funkcją rosnącą. Dobrze. I my wiemy z treści zadania, że a jest większe od 0, czyli funkcja jest rosnąca. Ponadto ta liczba, ponadto szóstka, mówi nam o punkcie przecięcia osi y. Czyli spróbujmy sobie naszkicować wykres tej funkcji. Wiemy po pierwsze, że Punkt przecięcia osi y, czyli tej pionowej, to jest szóstka. No, szóstkę mamy, powiedzmy, gdzieś tutaj. I wiemy, że nasza funkcja jest rosnąca, czyli nasza funkcja, powiedzmy, wygląda jakoś tak. Ona może rosnąć szybciej, wolniej. Fakt, faktem, ona jest rosnąca. No i teraz zobaczmy, która z tych równości yy, może być prawdziwa. No weźmy, może, na przykład od końca. Czy f od 4, co to znaczy, czyli czy wartość dla argumentu dla czwórki, tutaj jest powiedzmy czwórka, czy wartość funkcji dla argumentu 4 jest równa 4? Zobaczmy. Żeby była równa 4, no to tak, tu jest 6, tu jest 5, tu jest powiedzmy 4, tu jest 3, tu jest 2, tu będzie 1 i tu będzie 0. Czyli f od 4 to jest tutaj, wysoko, nie? I to jest ta nasza wartość f od 4. Czy ona jest równa czwórce? No, no nie ma takiej opcji, bo ona jest równa tutaj, powiedzmy, no nie wiem, dziesiątce na przykład. No nie ma opcji, bo poniżej tej funkcji nie będzie. Czy f od 3 jest mniejsze od 3? Zobaczmy, tu jest trójka, a tutaj będzie f od 3. To jest nasze f od 3. Czy ta wartość może być mniejsza od 3? No nie ma takiej opcji, bo ona jest na szóstką. Później dalej. Czy f od 2? Tu jest dwójka, czy f od dwóch, czyli to, czy to może być równe dwa, no też nie ma takiej opcji, bo to jest nad szóstką, no to odpada. No i f od 1, czyli wartość dla jedynki, wartość dla jedynki, no to jest tutaj ponad szóstką, czy ona jest większa od jedynki? No oczywiście, że jest, bo to jest nad większe od szóstki, czyli prawidłową odpowiedzią jest odpowiedź a. Generalnie, co to jest f od czegoś? To jest wartość funkcji, czyli jak mamy x -a mamy tutaj, na tej osi mamy x, -a, to f od x to jest zawsze tak jakby odzorowanie na funkcji. Jakbyśmy mieli taką funkcję, powiedzmy tym razem nie liniową, tylko kwadratową, o jakąś taką. Tutaj mamy powiedzmy 5, no to f od 5, f od 5, coś takiego, to będzie po prostu odzorowanie na tej naszej funkcji. To jest f od 5, to jest nasze f od 5, f od 2. F od 2 będzie tutaj. To jest nasze F od 2. F od powiedzmy 0 to będzie tutaj. To jest nasze F od 0. Tutaj to było w ramach przypomnienia. Odpowiedź prawidłowa, odpowiedź A. Dziękuję za uwagę. Raz jeszcze zapraszam na pełny wideokurs maturalny z matematyki. Link do niego jest tutaj na dole pod filmem. Jeśli znasz kogoś, komu mógłby się on przydać, podeślij im proszę do niego link. Pozdrawiam serdecznie. Mr. Ciupi.